Zbigniew Ziobro przerwał milczenie. Dodał emocjonalny wpis. Zbigniew Ziobro przerwał milczenie. Były minister sprawiedliwości, który zniknął ze sceny politycznej w związku z walką z chorobą nowotworową, opublikował długi wpis. Polityk wcześniej nie zabierał głosu, a wszystkie informacje na temat jego stanu zdrowia przekazywane były przez członków jego partii. Zbigniew Ziobro przerwał milczenie. W sobotę, 09.03, na profilu Zbigniewa Ziobro na portalu X pojawił się wpis. Były minister sprawiedliwości od wielu tygodni stroni od aktywności publicznej. Powodem jest walka z chorobą. Stan zdrowia lidera suwerennej Polski ma być poważny i ma wymagać ciągłego leczenia. Zbigniew Ziobro zrobił wyjątek od zasady milczenia i postanowił opublikować emocjonalny wpis. Dotyczy on profesor Elżbiety Starosławskiej. Lekarka wywarła ogromny wpływ na byłym ministrze sprawiedliwości. Z żalem przyznał on, że nie może uczestniczyć w jej pogrzebie. Były minister sprawiedliwości opublikował emocjonalny wpis. Nie mogę dzisiaj wziąć udziału w ostatnim pożegnaniu świętej pamięci pani profesor Elżbiety Starosławskiej. Nie pozwala na to mój stan zdrowia. Ale chciałbym chociaż tutaj złożyć jej rodzinie i wszystkim bliskim wyrazy najgłębszego współczucia, napisał Zbigniew Ziobro. W długim wpisie dodał, że nigdy nie zapomni tego, jaka była i co zrobiła dla niego zmarła profesor Elżbieta Starosławska. Zbigniew Ziobro wskazał, że miał okazję spotkać ją w Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej. Polityk podkreślił, że lekarka poświęcała się w walce o życie pacjentów walczących z nowotworami. Była lekarzem onkologiem, który mimo ogromnej wiedzy i doświadczenia nieustannie zgłębiał najnowsze osiągnięcia światowej medycyny. To dzięki niej moja walka daje mi dziś nadzieję. Przebywając wiele dni w lubelskim centrum widziałem jak pani profesor cieszy się autentyczną sympatią pacjentów i nieskrywanym szacunkiem pracowników. Była wspaniałym człowiekiem i profesjonalnym lekarzem, ale przede wszystkim była dla nas, jej pacjentów, największym wsparciem, dodał Zbigniew Ziobro. Stan zdrowia Zbigniewa Ziobro. Były minister zdrowia na sam koniec emocjonalnego wpisu zwrócił się z modlitwą i intencją, aby śmierć nie była dla profesor Elżbiety Starosławskiej końcem, a początkiem innego życia. Pod wpisem pojawiło się wiele komentarzy. Większość z nich to życzenia powrotu do zdrowia. Stan zdrowia Zbigniewa Ziobry nie tylko nie pozwala mu na udział w pogrzebie lekarki. Niedawno Michał Wójcik z suwerennej Polski tłumaczył, że były minister sprawiedliwości chciałby zeznawać przed Komisją do Spraw Pegasusa, ale jego stan i zaplanowane leczenie na to nie pozwalają.